Witajcie, kochani, w kolejnym tygodniu, w kolejnym horoskopie. Tulę każdego ciebie do serduszka z radością, że jesteś tutaj ze mną w tym mistycznym ogrodzie. Razem budujemy tą piękną społeczność. Jest nas coraz więcej, kochani, aż nie mogę w to uwierzyć, jak pięknie, cudownie udostępniacie te materiały kolejnym osobom, które lubicie, które wam się podobają, co sprawia, że tak nas coraz więcej tu jest. Bardzo, bardzo to mnie cieszy. Och, mówię wam. Jestem przeszczęśliwa, jak zawsze wam powtarzam, jesteście moim skarbem, jak taka moja rodzinka tutaj, po prostu w tym mistycznym ogrodzie, także cudownie, że jesteśmy tu wszyscy, bardzo mnie to cieszy. Pamiętaj, czytanie ogólne, bierz co rezonuje, co nie rezonuje, zostaw dla osób, które mają to usłyszeć. Jak zawsze zachęcam do buszowania, to jest mnóstwo playlist z wybierz kartę, z anielskimi przekazami, tygodniówkami, prawda, horoskopy bezterminowe, pogotowie energetyczne, rozwój duchowy, nauka tarota, o kartach, też tarot i orakle, nowy kanał, kochani, zachęcam serdecznie, kto ma ochotę tam pobuszować też na tematy przeróżne dotyczące kart, książek, tam różne recenzje, magiczne rzeczy, różne rzeczy też w przygotowaniu, więc zachęcam i serdecznie zapraszam. Pamiętajcie też, kochani, że jest coś takiego jak wspieranie. Na wspieraniu masz możliwość każdego dnia otrzymywać energię dnia na zakładce społeczność. Jest tam też nasz maragdowy temat numerologii, no i na szafirkowym poziomie jest temat głębszego rozwoju duchowego. Kto już jest na wspieraniu, dziękuję, cudownie, że jesteś, bardzo, bardzo mnie to cieszy. A dzisiaj, kochani, już zapraszam was do czytania. Zobaczmy, co to w tym czasie dla nas się szykuje. Witajcie, kochani, witam wszystkie osoby spod znaku lwa, wyższej jaźni. Bardzo proszę o informacje dla lwów. Wyższej jaźni, bardzo proszę, rady podpowiedzi. Wyższej jaźni, bardzo proszę o to połączenie dla lwów. Lwy na ten czas. Aha, jest tu jakiś chaos, kochani, jakaś wieża jest widoczna, ale wieża, która pomogła albo pomaga zakończyć ci jakiś stres, jakieś trudne wydarzenia. Ta wieża to mogła być jakaś rozmowa, która była dla ciebie intensywna, nieprzyjemna, niewygodna, trudna. Albo jakaś informacja, która do ciebie dotarła od innej osoby bezpośrednio, albo gdzieś tutaj masz jakąś świadomość, wiadomość skądś i to coś, co do ciebie przyszło tutaj, albo przychodzi teraz, bo to dla każdego lwa jest w innym czasie, sprawia, że zaczynasz patrzeć na wszystko z innej perspektywy, ale jednocześnie ja czuję, że ta dziewiątka mieczy w rewersie pokazuje, że po prostu ten czas jakiegoś wewnętrznego horroru, trudnych myśli idzie ku końcowi. Zobaczymy, co się pokaże nam tu w czytaniu. Ja czułam, że to jest takie dla nas, żeby pokazać przed czytaniem, kochani. Także tak, ja mam aż ciarki na plecach, kochani, bo faktycznie w moim życiu coś takiego się dzieje. Mam lwa w Księżycu i w Saturnie. A jak u was to wygląda? Gdzie macie tego lwa w kosmogramie? I zobaczcie, jako temat nowy, który przychodzi, są sprawy prywatne i mamy pazia pentakli, czyli widać, że zupełnie nowy początek, może ktoś tutaj, i zobaczcie, pojawia się ten król mieczy, który tam coś nam wywijał, ewidentnie, może to być faktycznie osoba, która, co mam na myśli, nawywijał, czasem jest tak, że ktoś coś przekazuje nam, jakieś informacje, prawda, i ta osoba myśli, że my to wiemy i mówi to z taką lekkością, a to jest dla nas nowe i jednocześnie szokujące albo przykre. Myślę, że coś takiego tutaj mogło się czuje, że coś takiego tu dla kogoś się wydarzyło. I teraz ktoś jakby... czuję tutaj, jakby ktoś tak mówił, jejku, po co ja to powiedziałam? Albo po co ja myślałam, że ty wiesz, na tej zasadzie, prawda? Komuś ci jest przykro jakby, że coś było wypowiedziane, ale jednocześnie tu nie ma czego żałować, kochani, bo to się miało wydarzyć. Ta wiadomość do ciebie miała dotrzeć. Tak, może tu chodzić o uczucia, emocje, relacje, związki. To nie muszą być relacje, pamiętajcie, romantyczne, bo ja to robię w szerokim zakresie.
wszelkiego rodzaju relacje, jakieś prawdy tutaj gdzieś się pokazały, ale słuchajcie, wieża to też pokazuje takie oczyszczenie atmosfery, więc może też nastąpiła taka ostra wymiana zdań, bo tam był rycerz mieczy i król mieczy, czyli ostra wymiana zdań, powiedzianych kilka słów, do tego wieża, czyli szokujących też rzeczy, jakichś informacji, ale szokujących, ale jednocześnie przełomowych. Ja czuję, że te rzeczy, które są wypowiedziane, są przełomowe dla ciebie i dla tej drugiej strony. Dobrze, zobaczmy dalej. Dokładnie, zobaczcie, mamy króla kielichów i pazia mieczy, co tutaj pokazuje nam kontynuację jakby tej historii, prawda? I to jest rada na ten czas dla obu obszarów, dla lwów. Jak to dać mam? Czekajcie, bo jeszcze. Co tu jest za wiadomość, muszę zrozumieć. Rada do obu obszarów. No na pewno trzymaj dystans do tego, co się zdarza. I pamiętaj o tym, że to się nie zdarza przeciwko tobie, ale jakby dla ciebie, żeby może coś zobaczyć, coś zaobserwować, coś zrozumieć, prawda? Coś, czego wcześniej się nie rozumiało. Staraj się nie brać do siebie tego, co się dzieje, tylko traktuj to jako informację. O właśnie, kochani. Tak, traktuj to wszystko tutaj jako informację, to co się dzieje, to co przychodzi, to co słyszysz od innych ludzi. W tym czasie, w tym tygodniu jest to mega ważne. Mega ważne, ja czuję, kochani, jakieś przełomowe rzeczy przychodzą, ale ważnym jest, żeby zachować dystans do tego wszystkiego, co będzie przychodziło, co się będzie działo. Wiecie co? Mam ochotę od razu tutaj dopytać ten obszar. Ktoś tutaj, zobaczcie, próbuje się wciąć pomiędzy ciebie a kogoś ci bliskiego, może znajomego, przyjaciela, kogoś z rodziny. Dlatego musisz mieć tutaj otwarty umysł i dystans i tak na chłodno podchodzić, bo tu się dzieje coś. Co na pierwszy rzut oka, szczególnie patrząc emocjonalnie, możesz postrzegać inaczej. Natomiast kiedy odłożysz uczucia i emocje na bok, nagle zaczynasz widzieć głębszą kwestię w tej sprawie. Dlatego czułam, żeby te karty. Dobra, to weźmy wszystkie w takim razie. Ciekawe bardzo. New Creative Ideas, New Venture, a Fresh Start. Zobaczcie. Nowy, świeży start, nowy, świeży początek w jakiejś relacji. Może nowa przygoda, nowe pomysły. Ja to czuję, że tutaj lwy mają szansę na, jak powiedzieć, pogodzenie się może z kimś. Zaraz zobaczymy, jakie jeszcze karty tarota nam się tu pokażą. O, czekajcie, czekajcie. Bardzo fajna energia, bardzo fajne karty. Zobaczcie, mamy drzwi, nowe możliwości czekają na ciebie. Zobacz, żeby nowe drzwi dla ciebie jakby się otwierają. Wiecie, co ja tu jeszcze czuję? Czuję tutaj jeszcze, kochane lwy, że tutaj może się pojawić ktoś nowy w twoim życiu i. No, jak tutaj się pojawia ktoś nowy, a jesteś singlem, to ja czuję, że ty kompletnie tutaj po prostu, jak to powiedzieć, stracisz głowę dla tej osoby. Tutaj czuć potężne uczucie, uczucie tego rodzaju, gdzie ty starasz się to właśnie, starasz się do tego zdystansować, obserwujesz to wszystko i zastanawiasz się, jak to możliwe, że ten ktoś tak na mnie działa, prawda? Aż tak silnie. I jest to wręcz stresujące dla ciebie. I może tu ktoś przychodzi i coś mówi na tą osobę, takiego, co miałoby ciebie odsunąć trochę od tej osoby, zdystansować. Dlatego tu jest potrzebne to takie obserwowanie na chłodno.
I odsunięcie trochę tych uczuć, emocji szalejących, prawda? Żeby właściwie, żeby obiektywnie i tak realnie bardziej na chłodno zauważyć całą tą sytuację. Ciekawe bardzo, dobra. Zobaczmy tego pazia pentakli. To może być oczywiście nowa wiadomość, to może być jakieś zaproszenie, to może być jakaś oferta, to może być nawet ktoś powracający do ciebie z przeszłości, proszący o nową szansę. To może być ktoś nowy, kogo poznajesz. To może być ktoś nowy romantycznie, ale to może być ktoś nowy jako no, taka bliska osoba, prawda? Bliska sercu, bo to tutaj widać. Ale jednocześnie gdzieś tutaj początkowo tak obserwujesz tą osobę, nie masz. Może tutaj jakieś masz problemy z zaufaniem wynikające z wcześniejszych zdarzeń, na przykład sytuacji. I mamy pazia pentakli i karta śmierci się pokazuje. Dobra, dopytamy dalej. Król mieczy i karta gwiazda. Widać tu ewidentnie, że jeżeli do jakiegoś lwa wraca ktoś z przeszłości, gdzie może w tobie była ta tęsknota za tą osobą, może była ta nadzieja, że wrócicie do siebie, to tu widać, że jest szansa, żeby zostawić to, co było za sobą i nowy, zupełnie świeży początek, prawda? I duża nadzieja tutaj jest, duża wiara w to, że będzie lepiej teraz i widać też takie inne podejście, inne, znaczy różne od tego wcześniejszego, tak czuję. Zobaczmy królową. O, zobaczcie, znowu ten król mieczy się pojawia. Ewidentnie tutaj jest ktoś, kto chce z tobą czy to porozmawiać, czy to coś ci powiedzieć. Ktoś tutaj chce ci wyznać uczucia. Natomiast też czuję, że ten ktoś może by. O, wow! Zobaczcie. Bardzo rzadko, wy wiecie, znacie moje czytania, bardzo rzadko moje czytania są takie miłosne, a tutaj czuję po prostu miłość w powietrzu. Rycerz kielichów, zobaczcie, jak tu pięknie z tym bukietem i rycerz na białym koniu, prawda? Tak, ewidentnie tutaj pojawia się ktoś w życiu, kto chce ci coś powiedzieć, chce ci coś przekazać, natomiast ja tu czuję, że ta osoba może być taka trochę introwertyczna albo. Albo może nie potrafi wyrażać uczuć, emocji do końca, i może tutaj ten przekaz być trochę taki, jak to powiedzieć, niegramotny, wiesz. I zobacz, dwójka buław. To przybycie tego kogoś przymusi ciebie, jakby przymusi, no. To przybycie tego kogoś sprawi, że przyjdzie ci podjąć jakieś ważne decyzje, dokonać jakichś ważnych wyborów, ale jednocześnie. Cała twoja kobiecość tutaj czuję, szczególnie dla kobiet, jakby rozkwitnie, bo królowa buław to jest taka, prawda, jak kobieta w takim momencie największego kwitnienia, piękna. Po prostu ten ktoś sprawi, że jakby życie do ciebie wróciło. Wow. Wow. Ale czytanie, aż się wzruszyłam, powiem wam, piękne dla kogoś, to cieszę się, a niechby dla nas wszystkich, prawda? Czyli jakaś radość, jakieś szczęście przychodzi, co sprawi, że życie wraca do lwa. Natomiast uwaga tutaj na kogoś, kto gdzieś tutaj będzie próbował sączyć do ucha jakiś jad. Ty musisz podjąć decyzję w oparciu o swoje uczucia, odczucia, intuicję. No i oczywiście to chłodne podejście, też chłodne taki chłodny osąd całej sytuacji. I zastanów się, czego tak naprawdę pragniesz. Zaobserwuj to, prawda? Zaobserwuj siebie, swoje reakcje. Tak. Jednocześnie ja tutaj czuję, że może tutaj wyjść taka sytuacja, że ktoś tutaj, zobaczcie. Wow, ale płynie ci informacja, tak ma być. Nie, odwrotnie, okej. Ty chcesz, czujesz już, że chcesz stworzyć z tym kimś coś, jakiś związek, relację nieformalną na razie. Cieszy ciebie to mega. A ten ktoś tutaj, kto sączył ci ten jad, nagle gdzieś odchodzi, nagle znika, nagle okazuje się, że może ty rezygnujesz z tej znajomości, bo czujesz, że to nie jest właściwa dla ciebie znajomość. Ja czuję, że
Przez to, że przybywa ktoś do Twojego życia, okazuje się dla Ciebie taka prawda. Może to było to szokujące, coś ta wieża. Może zauważysz, że ktoś, kto jest przy Tobie blisko, wcale Ci dobrze nie życzy. I ja tu czuję jakąś zazdrość też, która może nastąpiła. I to tutaj widać, kochani. Wow, ale dużo kart dzisiaj się pokazało, żeby tą sytuację nam tu rozwinąć. Dobra, czyli to były sprawy prywatne. O, zobaczcie, przebudzenie, czyli zobaczcie, przebudzenie, i tu jeszcze As Pentakli nam się pokazuje, przebudzenie do nowego początku, stabilnego, trwałego, solidnego początku. Wow, ale fajnie. Chciałoby się już zakończyć to czytanie, bo takie fajne, prawda? Takie miłe, takie przyjemne, takie ach. No, i to pamiętajcie, kochani, że wcale nie mówię tutaj o romantycznych tylko relacjach. Pamiętajcie o tym. To może być przyjaciel, przyjaciółka, znajomy, ktoś z przeszłości, z kim gdzieś była jakaś różnica i teraz gdzieś tutaj na nowo się odnajdujecie, prawda? I na nowo czujecie, że chcecie mieć ze sobą kontakt. Też tak może być. W każdym razie bardzo przyjemne tutaj czuć wibracje z tej części prywatnej. A, jeszcze jedną rzecz czuję. Jeżeli ktoś czuje w relacji, czujesz jakby potrzebę, żeby było w relacji lepiej, prawda? Że chcesz coś zmienić, chcesz nowy, świeży start między tobą a kimś, kolwiek, nie musi być romantycznie, pamiętaj, to po prostu odważ się i idź porozmawiać. Wyraź swoje uczucia, swoje emocje, powiedz, co ci leży na serduchu, ale też posłuchaj tej osoby, prawda? Bo tutaj też ta obserwacja jest ważna. Zobaczcie, bo królowa mówi, ona przekazuje, ona oddaje te emocje, a król słucha, prawda? Słucha, obserwuje, przygląda się, postrzega, ale bierze do siebie. Oczywiście nie bierze do siebie, że się obraża, nie o to chodzi, tylko bierze do siebie, żeby to przetworzyć w sobie, żeby to zrozumieć, żeby to sobie poukładać. Czyli czuję, że tu jakaś piękna wymiana może być między tobą a kimś. Tak, dobra. Ok, to teraz sprawy biznesu, finansów, urzędy, edukacja oczywiście, wszystko poza prywatnymi sprawami. O, ale ładnie, ale pięknie. 10 pentakli, czyli dobra pasa dalej trwa, kochani. Karta umiarkowania nam się pojawia. Tak. Co dalej jeszcze? Okej. Ojej, czekajcie chwilkę, bo rada tutaj gdzieś nam się, no właśnie. Odwróciła nam się trójka buław, ale to jest dla mnie tu zrozumiałe, bo zobaczcie. Widać tu ogromną zmianę. O, i tu w ogóle karta przedtem nam wyskoczyła też. Climbing towards success, czyli widać, że tu ktoś jakby wspina się w kierunku sukcesu, idzie po drabinie zawodowej, może też edukacja, prawda, może tu gdzieś zwiększasz kwalifikacje swoje, co by nie było, idziesz po drabinie, wznosisz się do góry, prawda. Tutaj jest podpowiedź, żeby mieć do tego cierpliwość, do tego, do siebie, żeby tutaj mieć cierpliwość, bo pamiętaj, że żeby było coś solidne, jeżeli pragniesz coś solidnego, to musi być budowane dłużej. Tutaj trzeba więcej czasu, energii, zaangażowania poświęcić temu, prawda? Żeby faktycznie dotrzeć tam, gdzie chcesz dotrzeć i osiągnąć to, co chcesz osiągnąć. Tak. Dobrze. Ok, dopytajmy i się tu zastanowimy, o co chodzi z tą trójką buław w rewersie. Pierwsze, co mi tu przychodzi, czy na pewno wiesz, czego pragniesz i czy masz gotowość wyruszyć w kierunku twoich pragnień, marzeń i ich spełnienia? Czy masz tą gotowość? Czy masz tą odwagę, żeby to zrobić? Zaraz jeszcze się zastanowię, ale to była pierwsza rzecz, która tu dla nas przyszła. Co jeszcze? Ojejku, ale szaleją te karty. Dobrze, 10 pentakli, mamy asa buław, ale tam gdzieś trzy miecze mi się też pokazały. Uważaj, żeby nie brać do siebie rzeczy, które dzieją się u ciebie w sprawach biznesu, finansów,
załatwiania z urzędami. Tutaj by trzeba więcej obiektywizmu i takiego chłodnego, realnego podejścia, mniej tego ognia. No tak jak w biznesie, to zawsze musimy mieć tą twardą, wiecie co, prawda? I po prostu mieć to obiektywne podejście bez tego brania do siebie, czyli znowu ten dystans nam się pokazuje. Miej dystans do tego, co przychodzi, wyciągaj z tego informacje, a to, co jest zbędne, po prostu odrzucaj. Wiadomo, to jest, słuchajcie, trudne, szczególnie dla kobiet, bo my kobiety jesteśmy emocjonalne, taka jest nasza natura i taka jest nasza norma. Jeszcze jesteśmy poddawane tym miesięcznym zmianom, prawda? Cyklu 28-dniowego, co wcale w biznesie nie pomaga. Natomiast tu trzeba trochę tego chłodu męskiego, jakby mieć, żeby korzystnie zakończyć tutaj ten tydzień, bo tu przychodzi jakaś, czy to właśnie oferta, czy to jakaś sposobność, czy to jakaś możliwość. Zobaczcie, mamy kartę arcykapłana i co jest fajne, zobaczcie te schodki i znowu tak ta drabina. Widać, że tu zawodowo, karierowo idziesz do góry albo masz taką możliwość. Zaczynasz od karty tutaj śmierci, która mówi o zakończeniu wcześniejszego etapu wejście w nowy, więc może właśnie u ciebie to się zadziewa w życiu też zawodowym, może też edukacyjnym, może kończysz jakiś dany etap jakby. I oczywiście, że o tym rozmawiamy w sprawach prywatnych, w naszym prywatnym życiu. To, co się tu gdzieś przydarza w życiu zawodowym, przenosimy na grunt prywatny, rozmawiając o tym, dlatego to się tu pokazuje, ale to jest wszystko, słuchajcie, w takiej pięknej energii. Ale piękne, czy to, wow! Kochankowie. Wow, kochankowie w biznesie, co to znaczy? Jakaś nowa, fantastyczna współpraca, ale ta trójka była w rewersie. Gdzieś tu lew może się boi, może się obawia, może gdzieś przeszłość ciebie tutaj prześladuje. Może obawiasz się tej współpracy, bo obawiasz się jakichś problemów w interesach na przykład. Przestrzeżenie jest tutaj, uważaj, żeby nie działać chaotycznie. Uważaj, żeby tutaj nie podejmować impulsywnych, no bo tu barana jeszcze mamy na tej trójce buław, żeby tu nie podejmować jakichś impulsywnych, nieprzemyślanych działań. I uważaj, żeby nie wchodzić w energię, gdzie zawierzasz innym, a nie sobie. Tu chodzi o to, żeby iść za tym swoim wewnętrznym żarem, płomieniem, czyli tym głosem wewnętrznym, jak tego nie nazwiesz, intuicją. Tak jest. Tak jest. Co ja tu jeszcze czuję? Jeżeli tutaj ktoś z was miał w planie wyjechać, szczególnie tu czuję jakąś podróż służbową albo podróż w okolicach czy wokół pracy, coś związane z pracą, może z edukacją, z czymś takim, to tutaj z jakiegoś powodu może nastąpić odwołanie podróży. Dopytajmy jeszcze resztą kart, zobaczymy, co tutaj dla lwów. O, zobaczcie, otrzymasz prezent. Otrzymasz prezent od wszechświata. Tutaj położę, bo ja czuję, że to może być ten prezent od wszechświata, to może być nowa praca, nowa posada, nowe możliwości, nowe drzwi się dla ciebie otwierają. Może nowa osoba, może nowa miłość, nowy przyjaciel, przyjaciółka. Gdzieś tu też poczułam nowy zwierzak dla kogoś. To może być wielkie szczęście, bo może trafi do ciebie nowe zwierzątko i będziesz przeszczęśliwym lwem wtedy, prawda? Tak. I następna karta mamy bociana. Zobaczcie,
Nowa szansa biznesowa, nowa możliwość, nowy początek, narodziny czegoś nowego. Oj, ewidentnie lwy kochane, jakieś tutaj propozycje będą dla lwów. Bardzo ciekawe propozycje, które sprawiają, że będziesz mieć poczucie, że się rozwijasz, że wzrastasz, że wchodzisz na inne poziomy. Ale ten strach i lęk tutaj, uważaj, żeby cię to nie przyblokowało. Albo jakieś, o, właśnie, albo jakaś osoba, która tu będzie próbowała ci zatrzymać, i to może być ta osoba, która próbuje się wciąć pomiędzy ciebie a coś, czego ty chcesz, czyli tą zmianę, ten rozwój. Ktoś tu chce cię zatrzymać, i to nie musi być, widzisz, pomiędzy ciebie a kogoś. To może być, że ten ktoś próbuje cię odciągnąć od tego awansu, zmiany, rozwoju. Przeprowadzki może też, może to być ktoś z rodziny, bo to jest 10 pentakli. Ale ja czuję, że ty masz tak silną potrzebę rozwoju, pójścia dalej, że te próby tej osoby sprawią tylko to, że ty tą osobę pożegnasz i powiesz jej: idź swoją drogą, bo tam mieliśmy 8 kielichów, prawda? Nie dasz się tu zatrzymać absolutnie. I słuchajcie, to, co się tu dzieje, to jest kwestia prawa przyczyny i skutku, czyli powszechnie nazywamy to karmą. Co zasiałeś, to zbierzesz, prawda? I ja czuję, że tutaj lwy bardzo intensywnie, pewne lwy bardzo intensywnie pracowały nad karierą, nad rozwojem, nad tym, żeby właśnie wchodzić na wyższe poziomy. Oczywiście rozwój duchowy tu także jest widoczny. Ten gift tutaj to może być dar, talent. Twój duchowy, który się na przykład u ciebie zademonstruje w tym czasie, może ty odnajdziesz ten dar, a może on się po prostu uruchomi, bo tak jest, kochani, że w trakcie naszego rozwoju, wielokrotnych przebudzeń, których doznajemy podczas tego wchodzenia w samorozwój, kolejno nam się uruchamiają poszczególne dary, na które mamy już gotowość wewnętrzną. I ja tutaj czuję, że jakieś lwy otrzymają taką możliwość, bo wykonały piękną pracę i otrzymują ten dar w tym czasie. Natomiast może to cię wystraszyć, możesz powiedzieć: jejku, co to się dzieje? To jest twój nowy dar, to jest twoja nowa możliwość, to jest twoja nowa może umiejętność. Może to być dla ciebie zaskakujące, to może być dla ciebie ta wieża, która nam się tam też pokazała. Tak. Runa. Wow, kochani. Wow. Runa Dagas. Mam teraz takie ciary. Runa Dagas to jest jak wisienka na torcie tutaj. Podsumowanie całego tego czytania. Potężna przemiana, słuchajcie. Potężna przemiana. To jest szczęśliwa gwiazda. To jest taka energia ognista, taki ogień, który wszystko nagle zmienia, ale to w potężnym tempie i też w zaskakujący sposób. To też może być ta wieża dla ciebie. Zobaczcie, ile wieża ma różnych znaczeń. Wielka odmiana losu. Absolutnie nowe możliwości. Takie powodzenie tutaj możesz mieć, jakiego nawet sobie nie wyobrażasz na ten moment. Możesz osiągnąć więcej niż przewidujesz, ale musisz sobie zaufać. To jest tutaj ważne, bo to też było w innych kartach. Runa Dagas mówi: zadzieje się tylko to, w co wierzysz, że jest dla ciebie prawdą, jeżeli głęboko wierzysz i ufasz, że jest to możliwe. Runa Dagas mówi o definitywnym zakończeniu trudnego okresu, i to samo mówi karta gwiazda. Więc lwy kochane, jeżeli tu przeżywaliście coś takiego właśnie, przykrego, tak to nazwijmy, to tutaj widać, że może nastąpić potężna odmiana. Ale pamiętajcie, kochani, to nie dzieje się dla osób, które siedzą na kanapie i czekają, aż się stanie. Bo tu widać, że to jest prawo przyczyny i skutku. Czyli lew tutaj ewidentnie
przyłożył się do tego tematu, żeby ta zmiana mogła nastąpić. Czyli to jest wypracowane, to wynika z działania, to wynika z właściwych decyzji podjętych, właściwych wyborów podjętych. Dokładnie. Wow, ale piękne czytanie, kochani. No i mamy potwierdzenie kolejne. Kochani, kochani, wracacze w drodze. Zobaczcie. Ktoś mówił, we will be together again. Ktoś chce być z tobą jeszcze raz w relacji. Ktoś chce mieć z tobą kontakt jeszcze raz, jeśli to nie jest relacja romantyczna. Ktoś wraca do lwa, bo nie może przestać myśleć o tobie. Zobacz. I ostatnia wiadomość. Ktoś przekazuje, że życie tej osoby wcale nie jest tak poukładane, jak można by myśleć, jak mogłoby się wydawać, prawda? Wow, ale czytanie przepiękne, ale się cieszę, tak się cieszę. Żeby tak wszystkie te czytania były takie piękne, to by było cudnie. No ale cóż, to ma być prawda, a nie to, co my byśmy chcieli, prawda? No a dzisiaj mamy cudną prawdę dla lwów. Bardzo mi się to podoba. Zobaczmy, co ślimaczek nam tu powie. Na wszystko jest właściwy czas. Dokładnie. Zobaczcie, ślimaczek tu się zamknął w swojej muszelce i mówi, dzisiaj zamknięte. Dobre, to jest dobre, słuchajcie. Co to znaczy? To znaczy, że wszechświat też potrzebuje czasu, żeby stworzyć nam właściwe warunki i okoliczności wokół tych marzeń i pragnień, które chcemy sobie spełnić. Dlatego tu nie ma co się stresować, denerwować czy chcieć coś popędzać. Tutaj trzeba mieć cierpliwość i oczekiwać po prostu efektów swojej pracy i tam swoje robić dalej, prawda? Działać, bo tutaj widać, że lwy nad czymś dalej pracują intensywnie, gdzieś się tu rozwijają, gdzieś tutaj stawiają na jakąś naukę też, na dokształcenie, poszerzenie kwalifikacji. No i gdzieś tutaj ktoś to widzi, dostrzega, prawda? I proponuje jakąś współpracę lwu, ale lew troszkę się boi. Porozmawiaj z kimś o tym, ale nie z tą osobą, która tutaj ewidentnie podcina skrzydła, tylko z kimś, kto może ci dodać tu inspiracji, motywacji do tego, żeby faktycznie osiągnąć ten sukces, który tutaj w kilku kartach jest pokazany. Tak, to jest ważne, kochani. Otaczajmy się ludźmi, jeżeli chcemy osiągnąć sukces, otaczajmy się ludźmi, którzy także tego pragną, a nie ludźmi, którzy boją się sukcesu, bo oni zawsze będą podcinać skrzydła albo projektować swoje lęki i strach. Więc uważaj, z kim rozmawiasz o takich ważnych dla ciebie rzeczach. Mamy mini wybierz kartę na trzy możliwości. 1, 2, 3. Jedyneczka. Najpierw odpuść przeszłość. O, czyli ktoś tutaj musi odpuścić tego byłego. Albo pozwolić odejść przeszłości. Albo jakieś może są jeszcze wspomnienia, myśli, które przeszkadzają. 2. Tutaj mamy nie i numer 3, idealny moment. Dobrze, kochani, to tyle. Przepiękne czytanie dla lwów. Cieszę się bardzo i niech jak najpiękniej nam się to wszystkim tutaj zrealizuje w tym czasie. Utulam, pa, pa.